Które z poniższych zawierają się w zbiorze rozwiązań równania sinus x równy 1 trzecia? Liczby dziesiętne zaokrąglone są do jednej setnej. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zachęcam Was od razu do zatrzymania tego filmu i rozwiązania tej zagadki samodzielnie. O co jesteśmy w tym zadaniu pytani? Pytani jesteśmy o wartości zmiennej x. Jaki jest zbiór rozwiązań, czyli jakie są możliwe wartości x. Które spełniają równanie sinus x równa się 1 trzecia. Żeby lepiej było to widoczne, narysujmy okrąg jednostkowy oś x, oś y. x równe 1, y równe 1, x równe minus 1 i y równe minus 1. Okrąg jednostkowy ma promień równy 1 i środek w początku układów współrzędnych. Przypomnijmy sobie, jaka jest definicja sinusa oparta na okręgu jednostkowym. Jeżeli dany jest kąt, którego ramię początkowe leży wzdłuż dodatniej części osi X, a ramię końcowe leży na przykład tutaj, oznaczmy ten kąt przez alfa, to sinus kąta alfa równy jest współrzędnej y punktu przecięcia końcowego ramienia kąta z okręgiem jednostkowym, czyli ta wartość na osi Y to sinus alfa. Pamiętając o tej definicji, zastanówmy się, jakie są wartości x, wartości w radianach, dla których sinus x równy jest 1 trzecia. Na osi y 1 trzecia leży gdzieś tutaj, i widać od razu, że prosta y równa 1 trzecia przecina okrąg jednostkowy w dwóch miejscach: tutaj i tutaj. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwie miary kątów, dwie wartości x albo raczej dwie wartości dla każdego pojedynczego obrotu dookoła okręgu jednostkowego. Możemy dodawać wielokrotnie do miar tych kątów 2pi i otrzymamy tyle wartości x, ile tylko będziemy chcieli. Dwie wartości x, dla których sinus x równy jest 1 trzecia. To jest jeden z tych kątów, a to jest drugi z nich. Możemy dodawać do tych wartości wielokrotność 2pi i sinus tak otrzymanych kątów również będzie wynosił 1 trzecia. Obliczmy przy pomocy kalkulatora, jakie to są wartości x. W tym celu skorzystamy z funkcji odwrotnej do sinusa, czyli z funkcji arcus sinus, sinus do minus pierwszej, czyli arcus sinus, z 1 przez 3. I tu musimy pamiętać, jaka jest przeciwdziedzina funkcji arcus sinus. Funkcja arcus sinus musi zwrócić wartość z przedziału od minus pi 2 do pi 2 czyli wartość, którą obliczamy... Będzie leżeć w pierwszej albo w czwartej ćwiartce układów współrzędnych. Równa się i arkus sinus z jednej trzeciej, jeżeli zaokrąglimy do setnych, to 0,34 czyli to jest ta wartość 0,34. Skąd wiadomo, że to ta, a nie ta druga? Bo jest to wartość dodatnia, większa od zera, ale mniejsza niż pi drugich pi to w przybliżeniu 3,14, czyli pi drugich to 1,7 i coś tam jeszcze. I to się z grubsza zgadza z tym, że tutaj jest 0,34 radiana. Zastanówmy się, jaka byłaby miara tego kąta. Najłatwiej chyba obliczyć to, odejmując od kąta półpełnego 0,34 radiana. Ten kąt to 0,34 radiana. Jeżeli odejmiemy pi minus wynik poprzedniego działania, to zaokrąglając do setnych otrzymamy 2,8 radiana, czyli ten kąt ma miarę 2,80 radiana. Oczywiście nie są to wszystkie wartości spełniające równanie. Możemy dodawać wielokrotność 2 pi do każdego z tych dwóch kątów. 2,8 radiana plus dowolna wielokrotność 2pi, 2π, czyli 2pi, gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą. I tak samo do miary 0,34 możemy dodać w dowolną wielokrotność 2pi plus 2pi n, gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą. Czyli naszą odpowiedzią byłoby 2,80 plus 2pi n i 0,34 plus 2pi. N. Sprawdźmy, która z odpowiedzi jest pod zbiorem naszego rozwiązania. 0,34 plus 2πn, gdzie n jest liczbą całkowitą. To dokładnie to, co zapisaliśmy tutaj. To jest kąt 0,34. Kiedy n jest dodatnie, to obracamy się o kolejne wielokrotności 2π w lewo, zawsze wracamy w to samo miejsce. Jeżeli n jest ujemne, to obracamy się o kolejne wielokrotności 2π w prawo i też zawsze wracamy w to samo miejsce. Pierwsza odpowiedź na pewno zawarta jest w zbiorze rozwiązań równania. 0,34 plus pi n, gdzie n jest liczbą całkowitą. Tu mamy kąt 0,34 i jeżeli dodamy nie 2pi tylko pi, to trafimy tutaj. A sinus tego kąta nie będzie równy 1 trzeciej, tylko minus 1 trzeciej. Ta odpowiedź się nie nadaje. Minus 0,34 to ten kąt tutaj i jego sinus to znowu minus 1 trzecia. Jeżeli dodamy 2pi n, to ciągle będzie to minus 1 trzecia. Też wykreślamy. Tutaj tak samo. 2,80 plus 2pi n, gdzie n jest liczbą całkowitą. I to samo zapisaliśmy tutaj. 2,80 to ten kąt dowolna wielokrotność 2pi spowoduje, że trafimy w to samo miejsce. Czyli ta odpowiedź jest OK. 2,80 plus pi Jeżeli do 2,80 dodamy pi, to znajdziemy się tutaj. A sinus tego kąta to nie 1 trzecia, tylko minus 1 trzecia. Ostatnia odpowiedź nie jest OK. Tylko te dwie odpowiedzi są poprawne. Nawiasem mówiąc, jeżeli złożymy je razem, jeżeli dodamy te dwa zbiory, to otrzymamy cały zbiór rozwiązań tego równania.